Witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Dzisiaj porozmawiamy o polskiej marce Biały Jeleń, którą wydaje mi się, że wszyscy dobrze znamy, a przynajmniej raz w życiu mieliśmy styczność z tym produktem, tym bardziej alergicy. No, nie wiem, na przykład tym produktem, którego tak używam, albo po prostu klasycznym, tak zwanym szarym mydłem. Biały Jeleń. Ale czy zwróciliście uwagę, że tutaj widnieje taka bardzo fajna data? A mianowicie to właśnie mydełko, ta kostka była produkowana już od 1921 roku, więc historia jest niesamowita, a ja Wam opowiem historię właśnie tego mydła pokrótce, a tak naprawdę tego mydła. To co? Zapraszam do oglądania dalej. Tak więc od wyprodukowania pierwszego szarego mydła minęło już prawie 100 lat, a technologia powstawania, produkcji tego mydła pozostała praktycznie bez zmian. Obecnie wykorzystuje się tą samą tradycyjną metodę zmydlania tłuszczy. Ten tłuszcz wykorzystywany przy produkcji mydła hipoalergicznego to wysokiej klasy łój wołowy, który powstaje jako produkt uboczny przemysłu spożywczego. Łoje zwierzęce są o wiele lepszym składnikiem do produkcji mydeł, ponieważ ich biozgodność jest lepsza niż oleje roślinne. No i ich budowa jest zbliżona do składu naszego sebum. Dodatkowo kultowy biały jeleń nie zawiera barwników, konserwantów, zbędnych środków chemicznych, no i tych sztucznych zapachów, więc jest idealny dla alergików. Właściwości tego mydła nie zmieniły się od lat. Można nim zarówno myć dłonie, ciało, włosy, no i można nim też prać, bo z łatwością usuwa zabrudzenia. Dodatkowo ma świetne właściwości, które łagodzą trądzik, stany zapalne, przyspiesza gojenie ran, no więc jest szczególnie polecany dla osób z wrażliwą skórą, bardzo delikatną, problematyczną, no i alergiczną. Nie wiem, czy babcie też Wam to mówiły, ale jeżeli były problemy ze stopami, były one szorstkie, wymagały zmiękczania albo nas bolały, no to często, przynajmniej ja usłyszałam, że trzeba je wymoczyć w szarym mydle, więc miska z wodą, dużo szarego mydła i mocz tam te swoje stopy, a będzie dobrze. No i chyba coś w tym musiało być, słuchajcie. Podobno też tym mydłem można usunąć szkodniki na roślinkach. Wystarczy stworzyć roztwór wody z tym mydłem, spryskać roślinki i voilà. Więc jak widzicie, każdy może znaleźć dobre zastosowanie w swoim domu dla tej kostki mydła. Dlatego też chyba w czasach PRL-u była to zdecydowanie najczęściej kupowana kostka mydła w Polsce i była w każdym dosłownie domu. No bo zastosowanie jest tak dużo, że wiadomo, był to niezbędnik. Mydło w latach 20. poprzedniego wieku wypromował koncern Schiff-Lewa, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, który miał w Warszawie swoje fabryki. Dziś w przewodnikach po Warszawie można znaleźć informację, że przed wojną na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu na szczycie kamienicy znajdował się imponujący neon przedstawiający skaczącego jelenia z podpisem Mydło Jeleń Schicht. Po wojnie fabryka Schichta została znacjonalizowana i przyłączona do Zjednoczenia Przemysłu Przetwórczo-Tłuszczowego, które po wielu przeobrażeniach w 1982 roku zostało przekształcone w Zrzeszenie Producentów Chemii Gospodarczej Polena. No tak, oczywiście zapomniałam Wam wspomnieć, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Biały Jeleń. Otóż pochodzi ona od legendy o świętym Hubercie, któremu podczas polowania ukazał się biały jeleń z krzyżem pomiędzy porożem. Głowa takiego jelenia była wytłoczona na jednym z boków takiego mydła, natomiast po wojnie ten krzyż pomiędzy porożem został usunięty i teraz już znamy tylko taki symbol na opakowaniach właśnie głowy jelenia z porożem. No to chyba już czas przedstawić Wam to oto stare mydło, bo pewnie na to czekaliście. Słuchajcie, udało mi się je ostatnio dorwać na giełdzie staroci. Udało mi się je zakupić. Tak się prezentuje. No i słuchajcie, kiedyś to mydło było właśnie produkowane w formie takich dwóch połączonych ze sobą kostek, nawet trzech. Było ono głównie przeznaczone, tym bardziej w czasie wojny, do prania. Po prostu do takich domowych czynności, więc ta kostka musiała być bardzo duża. Teraz znamy tylko kostki takie 100-gramowe, więc malutkie w porównaniu do tego. No waga tutaj różni się bardzo, a zapach, pewnie jesteście tego ciekawi. Cóż, zapach tego mydła tak naprawdę jest ledwo wyczuwalny. I taki podobno był też kiedyś przy
oryginalnym mydle, tak? W dawnym mydle. Natomiast teraz, gdybym miała je porównać, no to to zdecydowanie jest wyczuwalne. I czuję takie szare mydło, klasyczne szare mydło, bardzo delikatny zapach, ale dodatkowo jeszcze przez starość czuję, jakby to był zapach jakiegoś ciasta drożdżowego. Więc taki bardzo przyjemny zapach, nie jest to w ogóle jakiś zjałczały zapach, nieprzyjemny, nieprzyjemnej staroci. Ja dalej czuję mydło, tylko jeszcze dodatkowo właśnie jakby zapach lekkich takich drożdży, jakiegoś wypieku, więc bardzo taki ciepły, delikatny zapach. No i tak się prezentuje to mydło. Moje mydło jest zdecydowanie powojenne, bo tutaj mamy Lechię Poznań. Nie ma tutaj żadnego symbolu białego jelenia, tej głowy. Nic takiego nie ma. No chyba, że było, jakoś sobie zniknęło, ale wątpię. Mydło jest bardzo ciężkie. No już swoje lata ma, ale prezentuje się bardzo fajnie i cieszę się, że mam je w swojej kolekcji, bo jest to kawałek naszej polskiej historii. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy, że przedstawiłam Wam kilka takich ciekawostek związanych z marką Biały Jeleń i może Was przekonałam do tego, żeby jednak przerzucić się na takie bardzo naturalne mydło, bez konserwantów, bez barwników, bez chemii, bardzo czysty, łatwy skład, który jest przyjazny dla naszej skóry. Ja tego mydła używam cały czas do czyszczenia swoich pędzli, jakichś rzeczy związanych z makijażem, później jeszcze dodatkowo oczywiście wszystko dezynfekuje, ale bardzo łatwo faktycznie można pozbyć się zanieczyszczeń, na przykład z pędzli takim mydełkiem, takich podstawowych oczywiście zanieczyszczeń, a nie na przykład z charakteryzacji. Więc dla mnie jest to mydło bardzo znane i tak jak Wam już pokazywałam, używam również płynu do prania, zazwyczaj do bielizny, do takich delikatnych rzeczy, które przylegają bezpośrednio do mojego ciała, bo mam bardzo wrażliwe ciało, więc uważam na to, czego używam i naprawdę u mnie się to świetnie sprawdza, więc mam nadzieję, że ten film, mimo że jest o wiele krótszy niż poprzedni, był dla Was pomocny. Postaram się zapamiętać, że zawsze chcecie, abym Wam opisała zapach danego kosmetyku i mam nadzieję, że ten zapach naprawdę Wam coś przypomni, że jesteście w stanie sobie go wyobrazić po prostu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was jak zwykle na mojego Instagrama, zarówno na Instagram klasyki, jak i mój pierwszy Instagram, bardzo kreatywny, makijażowy. Tam się bardzo dużo dzieje, więc zapraszam Was serdecznie do obserwowania. Dziękuję za czas spędzony razem ze mną i do zobaczenia do następnej niedzieli. Pa, pa!